Cześć, siemanko, z tej strony Noli. Dzisiaj sobie porozmawiamy o rzeczy, która się wydarzyła całkiem niebawem. Mianowicie chyba wiecie, o jaką rzecz chodzi, ponieważ pewien youtuber tutaj przyszedł mi na kanał i zostawił trochę brudu, że tak powiem. Ubrudził mi kanał, że tak powiem. Także jeśli ktoś nie wie, o co chodzi, to na początku może mały spis, bez żadnych moich dodatków, że tak powiem. I tak, jeśli ktoś nie wie, to nagrałem sobie film, który się pokazuje tutaj. Film, który się nazywa Zostawiliście 2572 suby i tyle głów szkieleta miałem zdobyć. Po dodaniu tego filmu Tijimi oskarżył mnie o jakieś tam cheaty, haksy i tak dalej, że to nie jest w legitny sposób zrobione i powiedziałem, że spróbuję odzyskać pliki z tego świata, ponieważ jak ja kończę nagrywać, no to usuwam światy, ponieważ jak wiecie, nagrywałem już dużo odcinków wcześniej tego typu taki i żadna osoba nie zrobiła mi dramy, więc ja nie kolekcjonuję tych światów i usunąłem ten świat jak każdy inny. No i próbowałem odzyskać ten plik przez jakby cofnięcie systemu, przez narzędzia do odzyskiwania plików, niestety mi się nie udało tego zrobić. No i stwierdziłem, że skoro nie mogę się wybronić przed tym, no to zrobię sobie film z największą kopułą w Minecrafcie, przy którym już będę się mógł wybronić. I oczywiście komentarz Tijimi napisał, tak samo i napisał post na społeczności odnośnie tego mojego drugiego filmu z kopułą, że to też nie jest legit, ale do tego zaraz przejdziemy. No więc tak pokrótce wygląda ta cała historia. Warto powiedzieć też, że Tijimi usunął wszystkie wpisy na społeczności odnośnie tej sytuacji i usunął też ten komentarz na YouTubie, co jest potem będzie ważne w tej historii. Ale zacznijmy od w ogóle samiutkiego początku. Czyli tak, jakiś czas temu, tutaj się będą wyświetlać daty, jakiś czas temu postanowiłem, że będę robił serię w Minecrafcie, w którym będę wykonywał różne ciężkie do wykonania challenge na pierwszy rzut oka. No i tutaj się wyświetlają te filmy. Te filmy miały bardzo fajne przyjęcie i ludzie zostawiali mega dużo łapek w górę i praktycznie zero w dół. Aż nagle pewnego dnia dodałem film z tym, jak farmię te witherowe szkielety. Czyli jeszcze raz wracając, ten film 2572 suby daliście i musiałem wykopać, zdobyć 2572 głowy Withera. Ten film dodałem zaraz przed dodaniem filmu Tijimiego z jego survivalu, z serii, znaczy z 200 odcinek survivalu dodał swojego, w którym właśnie on miał challenge sobie zrobił, że pobije jakiś tam śmieszny rekord, nie wiem czy polski, czy na świecie i zniszczy najwięcej Witherów. Ja dodałem ten film przed nim, więc to chyba go trochę ugryzło. No i jak mówię, napisał post na społeczności, ale ja nie miałem się jak obronić, jeżeli chodzi o ten post, no bo tego świata nie miałem, a próbowałem odzyskać ten plik. No i oczywiście wstawił post na społeczność, tak jak powiedziałem, który już usunął. No i ten post pokazuje wam się teraz na ekranie. No i w tym poście ewidentnie koleś oskarża mnie o oszustwo. Sorry, tutaj patrzę, bo mam takie punkty napisane, żeby nie zapomnieć, mniej więcej taki krótki spis treści. No i dodając na końcu, że on nie chce żadnej dramy. Gościu, który jest, ja nie wiem czy on rozumie, gość jest jakby osobą publiczną, wyraża swoje zdanie publicznie i dodawanie na końcu nie chce żadnej dramy nie oznacza, stary, że wszyscy powiedzą nie no okej, spoko, nie, on tak napisał, nie, przecież tu nie ma żadnej dramy. Po pierwsze mnie to dotknęło, bo sprowadziliś mi tonę kupy na kanał, że tak powiem, i zaraz na końcu filmu będą komentarze tej kupy twojej, co mi zgromadziłeś na kanał, i to, że usunąłeś teraz te posty, to o niczym wcale nie świadczy, stary. No i tutaj też się pojawiło właśnie to, że nie mam save'a i to jest bardzo wygodne tłumaczenie dla mnie, tak powiedział Tijimi, że o, nie ma save'a, bardzo wygodne tłumaczenie, no Liwco, nie? Ale to jest tak samo dobry argument dla mnie i dla ciebie, bo ty możesz powiedzieć, no nie ma save'a, to znaczy, że cheatował, proste, to także nie wiem, o co chodzi, starsi, z tym argumentem w ogóle. Dobra, następna sprawa. Po tym twoim poście, który wrzuciłeś na społeczność, film mój z praktycznie 30 tysięcy łapek w górę i 200 w dół zaczął dostawać tonę łapek w dół i przyszło tonę minecraftowych detektywów dosłownie, którzy wymieniali każdy moment w tym filmie, do którego można było się przyczepić. Chociażby głupi moment, w którym idę do twierdzy w Endzie i tam jak jest ten spawner Silverfishów, jedyny w grze, nie? Dobrze, mówię Silverfishów. To przez chwilę było widać, że tam się wkręci w środku świnia i ludzie mówili, że sobie to podstawiłem. Tak, jasne, stary, szedłem sobie do twierdzy podstawić spawner świni, który totalnie nic mi nie wnosi do gry, bo zaraz go zniszczę, tylko po to, żeby... Nie wiem, co on mi miał dać w tym świecie, nie wiem, co on mi miał dać, stary, w tym świecie. I to są minecraftowi detektywi, których ty mi wprowadziłeś na kanał po tym filmie. No ale okej, stwierdziłem, że skoro Nie mogę się wybronić, jeżeli chodzi o te withery, no bo niestety nie kolekcjonowałem tych światów potem, to stwierdziłem, że najlepszym ruchem, jaki obecnie mogę zrobić, to zrobienie czegoś, do czego prawdopodobnie się przyczepi znowu. Więc stwierdziłem, że najlepszym pomysłem będzie stworzenie kopuły. Nie chciało mi się tego robić, totalnie. Nienawidzę takich projektów, których trzeba budować, bo to jest też żmudne, nudne i męczące strasznie. Więc stwierdziłem, że okej, pobiję tą twoją kopułę, którą tak wszędzie wychwalasz w swoich filmach, w każdym i tak dalej, licząc na to, że napiszesz komentarz na społeczności, czy w ogóle napiszesz komentarz pod moim filmem. No i co oczywiście? Przypominam, Tijimi, ja nie chcę żadnej dramy. No i oczywiście pod filmem pojawił się twój komentarz i pojawił się kolejny wpis na społeczności. Generalnie film z kopułą, spędziłem nad nim tonę czasu i jest procentowo najgorzej ocenianym filmem na moim kanale. Tylko 89% pozytywnych ocen ma. To wszystko przez to, że ty mi zrobiłeś syf na kanale, stary. I ja nie pozostawię tego właśnie w ten sposób, że teraz okej, sprawa zamieciona pod dywanik, ty sobie usunąłeś posty, usunąłeś komentarz i nie będziesz odpowiadał. Nie, tak nie będzie. No i tutaj warto przejść do tego komentarza, który napisałeś pod filmem z kopułą, ponieważ ludzie mnie oskarżają, że ja usunąłem twój komentarz, stary. Sam go usunąłeś i nic o tym nie wspomniałeś. I ludzie do mnie mają pretensje, Noli usunął komentarz Tijimiego XD. Więc takie osoby od razu zostały bana, bo nie wiem, kogo też żeś mi sprowadził na kanał. Takich osób totalnie nie chcę, więc jeżeli tak pisałeś, to sorry, stary. Niestety nie będziesz już na tym kanale. No i oczywiście po tym komentarzu, że tak powiem, napisałeś jeszcze post na społeczności, który teraz pozwolę sobie przytoczyć. Przeczytam bez tych kreseczek twoich góry, bo to dramat. Tak, wiem. Noli wybudował większą kopułę od mojej. Przynajmniej tak wskazuje te 8 screenów trwających 40 sekund w filmie tym 19-minutowych. Chętnie zobaczę jakiś timelapse, czy coś, co udowodni, że to uczciwe. Trzeba potem przejrzeć staty w plikach i zobaczyć, czy były edytowane. I teraz najmniej ważne. Niemniej, jeśli zbudował to uczciwie, to szacun. Twój szacunek mnie, stary, nie obchodzi po tym, jeżeli mi nasyfiłeś ten kanał, bo nie wiem, czy wiesz, jak jesteś osobą publiczną i piszesz takie rzeczy, to licz się z konsekwencjami tego. Więc podzielmy sobie tą wiadomość na podpunkty. Pierwsze twoje słowo, do którego się możemy przyczepić, to wybudował, które sugeruje od razu, że zrobiłem to na cheatach. Nie zrobiłem tego na cheatach, ale zaraz ci dam dowód, który no, całkowicie zniszczy tą całkowitą dramę, którą robisz wokół mojego kanału i tak dalej. W ogóle twoje dramy z ludźmi są w ogóle śmieszne na YouTubie, z tego co się. Dobra, 8 screenów dalej piszesz, trwających 40 sekund, film spośród tam 19 minut, kurde, naucz się czytać na nich, to prawda. No to chodzi o to, że specjalnie dla ciebie nagrałem od początku, od stworzenia świata do zakończenia budowy tej kopuły nagrałem film. I słuchajcie, ludziska, ten film możecie obejrzeć w opisie, wstawiam wam linki na filmy, które wrzuciłem niepubliczne i tam od początku do końca jest pokazane, jak budowałem tą kopułę. 60 godzin prawie to trwało i tyle ważą te pliki, tyle mają długości te pliki, 60 godzin. Chcecie pooglądać? Spoko, ja tam w większości się nie odzywam, bo jeżeli na przykład nie ma tego w filmie i wiem, że to nie będzie tego w filmie, to się nie odzywam, ale od początku do końca jest udokumentowane, jak budowałem tą całą komułę, więc jeżeli ktoś pisał w komentarzach, że używałem Game Moda 1, że wyciągnąłem coś z cheatów, to jest totalnie śmiesznym gościem, wszystko jest udowodnione tam. Jeżeli masz jakieś problemy, idź i poszukaj sobie w tych 60 godzinach, czy jest użyty chociaż jeden cheat, chociaż jedna rzecz, do której się możesz przyczepić, stary. Dobra, dalej, timelapse. Tak jak powiedziałem, wrzuciłem 60 godzin materiału, specjalnie zrobiłem to dla ciebie, Tijimi, dlatego, że się przyczepiłeś i teraz mam nadzieję, że obejrzysz te całe 60 godzin, które specjalnie wrzuciłem dla ciebie i tylko nagrałem dla ciebie. W którejś tam minucie powiedziałem sobie, Tijimi, jeśli to oglądasz, zaznacz ten moment. Proszę bardzo, mam nadzieję, że skoro ja poświęciłem swój czas, żeby ci to wszystko nagrać, to ty poświęcisz swój czas, żeby obejrzeć ten cały film i przejrzeć, czy cheatuje w końcu. No i staty w plikach. Plik z save'em jest udostępniony w opisie. Nie wiem, przeglądaj sobie go, rób z nim co chcesz, ale prawdopodobnie nic nie znalazłeś, skoro nie wypuściłeś takiej wiadomości. Więc kolejne, po tym poście znowu przyszło do mnie milion osób, które zaczęły mnie krytykować, a w ogóle nie masz podstaw i dowodów, tak jak ci twoi Minecraftowi detektywi w komentarzach, żeby w ogóle się wypowiadać na ten temat. Nikt nie pobrał tego save'u, nawet nie sprawdził, co tam jest, tylko 8.45, ma 6 level, następne ujęcie ma już 4 staki wyciągnięte z pieca i dalej ma 8 level. Nie no, kozak, strasznie, totalnie, stary. I ty jedziesz po mnie w tym każdym poście, jedziesz po mnie w każdym komentarzu, który napisałeś, od czasu, jak zaczęła się ta cała nasza drama. A co jest najlepsze, sam wywołałeś ją i teraz jak ktoś ci wchodzi na twojego live'a na Facebooku i chce zapytać się, co sądzisz o Noli, albo Noli zbudował większą kopułę od ciebie, to ty zlewasz te wszystkie pytania i ludzi wyzywasz od AMEP. Nagrywam to 10 kwietnia, styczeń, luty, marzec, kwiecień, tak jest zawsze. Nagrywam to 10 kwietnia, stary, i wbiłem dzisiaj na twój live, który miałeś na Facebooku i wyzywasz ludzi. Nie będę tutaj wstawiał twoich fragmentów, bo ludzie sobie mogą wejść na zapis twojego live'a i obejrzeć po prostu, bo jeszcze mi zestrajkujesz film, bo nie wiem, do czego ty jesteś zdolny w tym swoim... Nie będziemy tutaj obrażać, bo nie o to chodzi. I oczywiście też nie idźcie do Tijimiego i nie piszcie mu jakichś negatywnych komentarzy czy tam łapek w górę. Jeszcze jedna sprawa, skoro ty mnie tak oskarżasz i zbudowałem kopułę o 1/3 większą od ciebie. W ogóle drama o kopułę w Minecrafcie XD to jest najlepsza drama, jaką miałem. Ale jeżeli ktoś jest za bardzo zaangażowany w Minecrafta, no to sorry, muszę tak mu to przekazać. Zbudowałem o 1/3 razy kopułę większą, bo z tego co tam widziałem, to ty chyba około 60 000 szkła wydałeś, ja wydałem około 100 000 prawie szkła na tą moją kopułę. I ty mówisz w swoich filmach, że 80 godzin ją budowałeś. I ja zaczynam nabierać pewnych wątpliwości, bo ja swoją, która jest o 33% większa prawie, budowałem 60 godzin, jest to wszystko udokumentowane. Budowałem ją od wygenerowania świata do skończenia, a ty masz save, gdzie masz już rzeczy, masz elitry, możesz wszystko robić. Budowałeś ją 80 godzin. To teraz ja zagram twoją kartę i powiem, coś mi tutaj stary nie gra. Moim zdaniem zbudowałeś tą kopułę na cheatach. Nie jest... Znajdę ci momenty, w których masz momenty... Znaczy, znajdę ci momenty, w których masz momenty XD. Znajdę ci moment, w którym na pewno nie masz udokumentowanego jakiegoś procesu powstawania tej kopuły. Skąd ja mam ci wierzyć, że to nie jest na cheatach, skoro ty nawet nie wiesz, ile taką kopułę się buduje, stary? Co powiedziałeś? 3 miesiące, że ją budowałeś i po kilka godzin dziennie? To... Beka straszna. Ale oczywiście to był żart, ja totalnie gdzieś, czy mi to udowodnisz, czy nie. Ja generalnie spina o Minecrafta 2020. Ja jestem chyba na to za stary, ale że sprowadziłeś mi dzieci na kanał, takie, które mnie wyzywają i w ogóle tworzą memy na twojej grupie i ty na to nie reagujesz. Mam to gdzieś, czy to będziesz na to reagował, ale skoro na to przyklaskujesz, a jeżeli ktoś się cię pyta o coś na live, a ty nie potrafisz mu odpowiedzieć i wyzywasz go od ameby, to jest słabe moim zdaniem. I kończąc ten film, moim zdaniem ta kopuła jest najgorzej zmontowanym filmem ze wszystkich i to z tego względu, na przykład znajduje się tam tylko te 8 screenów, o których napisałeś, bo mój montażysta nie mógł wrzucić 14-godzinnego pliku do Premiera. Wywalało mu po prostu na jego komputerze, więc ten film wygląda gorzej tylko przez ciebie. Sandra wraca właśnie do pokoju. No i na sam koniec myślę, że kilka losowych komentarzy będzie się tutaj pojawiało. I do wszystkich osób, które piszą te komentarze, macie filmy w opisie, poszukajcie sobie to, do czego się przypruwacie. No i tyle. Trzymajcie się, do zobaczenia, cześć. Pamiętajcie, w opisie macie cały proces powstawania kopuły.